Poniedziałek 4 września blisko 900 uczniów rozpoczęło naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy Chocianów. Spośród nich ponad setka to pierwszoklasiści. Życzenia na nowy rok szkolny przekazał burmistrz Tomasz Kulczyński. Wszystkim uczniom z placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Chocianów w dniu rozpoczęcia roku szkolnego życzę powodzenia, dobrych ocen, zdobywania wiedzy i rozwoju szkolnych znajomości na lata. W Regionalnym Centrum Kultury miałem także ogromną przyjemność wręczyć stypendia za wzorowe zachowanie i wyniki w nauce. Raz jeszcze serdecznie gratuluję. Wszystkim, którzy po wakacjach nie przestawili się w tryb nauki, życzę motywacji i wytrwałości. Nie przejmujcie się. Do ferii zimowych zostało tylko 87 dni nauki. Z jakim zapałem do szkół wraca młodzież? Zapytaliśmy uczniów, czy cieszą się z powrotu do szkoły oraz czego sobie życzą na nowy rok szkolny. Trochę. Trochę tak. A czego sobie życzycie w tym roku szkolnym? Dobrych ocen. Też dobrych ocen i żeby nauczyciele mnie pytali. Trochę. Trochę? Tak. A czego sobie życzysz w tym roku szkolnym? Nie wiem, żeby najlepsze oceny były. Nie. Chyba nie za bardzo. Nie wiem. Fajnie. Czego sobie życzysz w tym roku szkolnym? Żeby zdać. Żeby nie było problemów większych. Pół na pół. Okej. Okay. A czego sobie życzysz w tym roku szkolnym? Dobrych ocen. Tak na pewno, żeby fajne oceny były. Dobrych ocen? I na pewno mało przypału. Życzę sobie, żeby mieć spokój. Swój kolejny etap nauki szkolnej w Chocianowie rozpoczęli także absolwenci podstawówek, którzy dostali się do zespołu szkół. Wszystkim uczniom życzymy efektywnej nauki i samych dobrych ocen.